Siema, siema, jestem Ryan Jeepy, to jest kolejny film na moim kanale i tym razem jest to film, na który pewnie sporo osób czekało. Mianowicie jest to film, w którym oczywiście w opisie będzie mi link do pobrania naszego save'a z serii Podwórko Kolinsty na odcinek jubileuszowy, bo już odcinek setny. Także zapraszam wszystkich oczywiście do oglądania tego filmu i słuchajcie, na samym początku, że wam od razu powiem. W późniejszej części tego materiału będziecie mieli poradnik, jak wszystko zrobić, jak wgrać tego save'a plus mody, żebyście, znaczy to jest ogólnie bardzo proste, ale dla osób, które nigdy tego nie robiły, no to poradnik jest też na końcu, więc oglądajcie do końca, bo teraz będę chciał wam pokazać po prostu, jak ten save wygląda. Pewnie fani serii, oczywiście Podwórko Kolinsty, doskonale wiecie, jak ten save wygląda, ale może są tacy, którzy właśnie jeszcze nie widzieli, jak to wygląda, także za chwilkę wam pokażemy. Może zacznijmy najpierw ogólnie od tego, co na save będziecie mieli, ponieważ ja jestem już na paczce modów i na tym save'ie konkretnym, co on będzie zawierał, czyli to, co ja mam teraz, to będziecie mieć wy. Jest tu sporo zmian względem serii, bo oczywiście dużo jest niewydanych, ale jednak sporo jest gotowych do wydania. Dlatego też was zaraz wszystko przedstawię. Więc na samym początku gospodarstwo. Po pierwsze, nie macie żadnych maszyn, to od razu wam mówię, żadnych maszyn i niczego, tylko co można gdzieś tam podostawać, bo raz, że to będzie dużo linków, a dwa, że chodzi o samego save'a. Maszyny to są już dla was, sami sobie garniecie. Dom oczywiście macie stary, no bo to jest na mod hubie, więc musicie go poprzeć taki. My z Krzyśkiem sobie, bo go tam po prostu trochę edytowaliśmy na potrzeby serii, na potrzeby roleplayu, nie było, jakby nie było. Tak samo budynki macie też w starym stylu, czyli to, co jest na mod hubie oczywiście, nie? Co tu jeszcze macie? Tu macie ogródek, który oczywiście też jest na save'ie, jak widzicie, więc jest ogródek. Tu wszystko sobie fajnie działa tak, jak powinno. Tutaj było dla psa zmienić, musiałem zmienić na nową. Jak coś, kotków też, jak widzicie, jest, nie ma. Ale to myślę, że też jakaś niewielka różnica. Co ty jeszcze macie? Chyba na razie z tego, co widzę, chyba tyle. Póki co, tak, no, to chyba więcej nic nie będziecie mieć za bardzo. Ani z pochowana, ani z tych rzeczy. A, też jakieś środki chyba zdobójcze zostały. Oryginalne, to wiadomo, nie? Krówki, ja macie krówek. No to macie 44 krówki oczywiście w tym miejscu. A, jest oryginalna maszynka nawet. Aha, czy jak są oryginalne maszynki, to one będą występować. No dobra, to w sumie spoko. Co tu jeszcze macie? Macie szklarnię, macie kolejną, tutaj kolejny ten, jak to się mówi? No łyżeczkę, nie? Płytę na obornik z obornikiem, szklarnia, tu macie oczywiście plandekę, macie silosy, michałki, macie oborę postawioną, tylko oczywiście z dachem tym oryginalnym, a nie tak jak my mamy dedowany. Macie wiatę, płot oraz silos, który jest dla was już do używania, jest tu ponad 200 tysięcy litrów krzonki, także na pewno wam na sporo wystarczy. No i przechodząc dalej sobie, to oczywiście ten płotek, to jest oryginalny, mamy też silos, ten co tu widzicie. No i dalej pasieki, pasieki również są, proszę bardzo, są tutaj one dostępne. I teraz mówię, taka zmiana odnośnie pasiek, że pasieki macie troszeczkę zmodyfikowane, bo one tutaj są, tylko teraz tu macie miód na tym save'ie. Dlatego, że nie mogłem postawić bez modów wam tutaj miodu, tu gdzie nam się respi, ale macie paletę do zabrania, więc jak to coś miało, bierzecie sobie. To myślę, to będzie tyle, jak chodzi o to. I co jeszcze? A, jeszcze tam pokażę krówek. Tu jeszcze kurki są. Kurek tu będzie, nawet nie pamiętam ile, to chyba będzie 3... Oj, tu macie troszkę... 300, więc nie dziękujcie, macie 300 sztuk. Jak to sobie sprzedacie, po prostu będziecie mieli kaskę, nie? Bo my mamy tutaj zmodyfikowany ten kurniczek na swoje potrzeby. Widzicie też tutaj ta trawa paskudna, my je sobie usunęliśmy, ale no ona tu jest, więc albo usuniecie kurnik, postacie nowy, jakiś inny albo coś, nie? Ale to macie save'a takiego na modach tych mod hubowych. Tu jeszcze macie 60 sztuk bydła, także w sumie 40 plus 44 plus 60 to jest 104 krówki. Spoko. Przejdźmy teraz do pól, jakie mamy pola, nie? Więc no może po kolei koło gospodarstwa. Tu macie te pola połączone w jedno, tu macie drugie pole tylko połączone, tak samo jak macie też połączone pole tutaj aż do samego końca. Macie też te łąkę tam, aż też do samej ekspresówki. Ponadto tu chyba już macie ten save, ale jeszcze muszę sobie sprawdzić, ale chyba tak. A nie, jeszcze nie macie. Jesteście zasłonie przed tym odcinkiem, który nagraliśmy nam potem, nie? Dobra, bo to mam taki spoiler, bo już jak ja nagram ten odcinek, mamy w tym momencie nagrane co drugi odcinek i to pole też jest skupione, ale dobra, skoro nie, to nieważne. Więc tu macie pole, tu macie też ugór gotowy na zasiewy, jakieś kolejne, tak samo tutaj. Oraz tutaj to pole, takie duże, połączone, więc też kawałek tej ziemi jest. Kolejny ugór w tym miejscu. Przechodząc dalej, rzecz jasna, mamy tutaj chyba to już trzy pola są połączone, tak, trzy pola macie w jedno oraz tą łąkę,
No i jeszcze polymer 8, który jest tam daleko, już do niego idziemy. I tu chyba też jakaś pszeniczka rośnie albo coś takiego. Zaraz sprawdzimy. No, więc jeszcze macie oto pole, nie? Też takie długie. Także to zawiera save, jakby co? Śmiało może sobie tutaj grać, nie wiem czy... A, dobrze, jest wszystko w porządku. No. Także wszystko w porządku na tym save'ie. No, bo wiecie, ja tak by sprawdzałem to z modami i tak dalej i troszkę wyszła ta sytuacja taka nieciekawa z modami, bo myślałem, że dam wam po prostu pustego save'a tylko z tymi budynkami i same wam się budynki pobiorą. Jak się okazało, budynki mimo, że pokazują wam, że zawartość jest nie... Inaczej. Że do wczytania tego save'a jest potrzebna zawartość z modhuba. Czy chcesz pobrać? Klika się tak, a się nic nie dzieje. I mam taki error, bo teraz musiałem szukać wszystkich tych modów osobno. Więc jak coś, mody macie w opisie. Po prostu macie linki do tych modów w opisie. Każdy kolejno klikacie, pobieracie i tak dalej. I jak macie wszystkie te mody, ładujecie sobie save'a i wszystko w porządku będzie z tym. Więc przejdźmy teraz do poradnika, jak zainstalować tego save'a. Nie jest to trudne, ale przejdźmy. Dla osób, które tam jeszcze tego nie robiły nigdy. Także widzimy się już na pulpicie. Dobrze, więc przechodzimy na pulpit, a tutaj mamy takie dwa pliczki, w sumie nie znam, nie, ale wam mogę go pokazać. To są oczywiście mody, które są wymagane, jest tutaj wszystko z modhuba, jedno modzik tylko jest z LS Portala, bo tam na tym forum zostało wydane jedna płyta obrotnika, którą używamy. Także jak coś, to linki to macie tu, ale w opisie również one będą, więc trzeba przyklikać i najpierw to pobrać. Jeżeli to pobierzecie, oczywiście wchodzicie sobie już potem do MyGames. Proszę bardzo. O, tak jest, Farming 22 mody. No i powinniście mieć takie oto następujące modyfikacje. To wszystkie, które są potrzebne, jest tu 19. Oczywiście wiadomo, że taka kolonia musi być brana jak coś, więc to o to się nie martwcie. Wszystko myślę, że powinno być dla was spoko. Tu chyba jeden modzik jest zbędny, ale to mniejsza. Powiedzcie wszystkie pliki, które tu macie, to powinno być w porządku, nie? No ale teraz jak zainstalować save'a. Cofamy się oczywiście ten pliczek i to mam wszystkie swoje save game'y, nie? No i... Żeby tego save'a zainstalować, trzeba po prostu otworzyć nasz pliczek z tym właśnie save'em odcinek setny. Gdy już oczywiście nam otworzy, trzeba po prostu przesunąć ten plik w to miejsce, ale zanim jednak to zrobicie, upewnijcie się, że save game 4 jest dla was pustym, albo macie tam save'a, który dla was jest nieważny, nieaktualny, czy coś takiego, bo wszystko, co macie na save'ie, na save game 4 wam się po prostu zamieni, także dopilnujcie, żebyście mieli ten save game 4, ja właśnie na tym save'ie mam swoje podwórko kolnicy i u was ono też się tam umieści, także przenosimy sobie po prostu w to miejsce. Takie zanim pliki w miejscu docelowym, chyba że macie pusty folder, wtedy nic nie robicie, ale proszę bardzo. I tak oto macie zainstalowany save na setny odcinek podwórka kolnicy. To jest już tyle, nic więcej nie potrzeba, ale jednak pamiętajcie co ciągle o tym, że trzeba pobrać te wszystkie mody, nie? To jest bardzo ważne, bo będą wywalać komunikaty, a ja tylko tych modów tutaj, które są, używam na tym save'ie dla was, tak? To są tylko budynki bez maszyn, no i cały save'ik po prostu, nie? Także to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że oczywiście wam się spodobał. Zapraszam oczywiście na kolejne odcinki z naszego podwórka kolnicy. No i cóż, mam nadzieję, że się widzimy, nie? Także dzięki za oglądanie. Do kolejnych, trzymajcie się. Zapraszam właśnie tutaj na Twitcha. No i cześć, pozdro. Pa, pa.